Sztuka współczesna. Wiem. Wydaje się nudne, ale uwierzcie mi, że jest zupełnie inaczej. W tym programie opowiem Wam, skąd się wzięła sztuka współczesna, o co właściwie w niej chodzi i jak ją zrozumieć. Wyjaśnię Wam kilka pojęć, na przykład co to jest pop art, asamblaż, abstrakcja. I sami stwierdzicie, że to jest bułka z masłem. Opowiem Wam również o ludziach, których pomysły zmieniły nasz sposób patrzenia na świat. Jeśli myśleliście, że czarne to czarne, a białe to białe, to dzięki sztuce współczesnej przekonacie się, że czasami wygląda to zupełnie inaczej. No dobrze, dobrze, ale zaczniemy od początku. Sztuka współczesna zaczęła się w drugiej połowie XX wieku, to znaczy około 70 lat temu. Od tamtej pory artyści zaczęli eksperymentować ze swoimi pracami. Malarze do malowania obrazów używali na przykład swoich rąk, rozmazując farbę na płótnie, a rzeźbiarze zastąpili ciężki kamień na przykład mięciutkim i lekkim pluszem. Myślicie, że to dziwne? Ależ skąd? Od tej pory artyści mogli wyrażać siebie i swoje uczucia. Mogli tworzyć co chcą i jak chcą. Może trudno w to uwierzyć, ale wszystko zaczęło się od odwróconego obrazu. Rosyjski artysta Wasylij Kandyński nie rozpoznał swojego obrazu, kiedy wchodził o zmroku do swojej pracowni. Rozmyte i przekręcone kształty wywołały w artyście myśl, że nie zawsze musi malować to, co potrafi nazwać nasz umysł. Zwróćcie uwagę na to, jak bardzo zmieniła się rola artystów. Od tej pory nie musieli już malować czy rzeźbić dokładnie tego, co widzą nasze oczy, na przykład ludzi, przedmiotów lub wydarzeń. Myślicie, że to jest trudne i nie zrozumiecie, co artysta miał na myśli? Bzdura. Każdy z Was może sztukę współczesną odbierać na swój sposób. Na przykład Wy na obrazie możecie zobaczyć wielkie, puchate, różowe obłoki, które będą przypominały watę cukrową, a ja zobaczę chmury unoszące się nad miastem. Może Wam się ten obraz podobać, albo wręcz przeciwnie, możecie stwierdzić, że on jest paskudny i Wam się w ogóle on nie podoba. I właśnie o to chodzi w sztuce współczesnej, że każdy z nas odbiera ją na swój sposób. Artystom od tej pory zależało, aby ich prace wzbudzały emocje, a nie były tylko odzwierciedleniem rzeczywistości. To jest Wasylij Kandyński, a to inni znani artyści. Kazimierz Malewicz, Jackson Pollock, Andy Warhol oraz wielu, wielu innych, którzy zmienili nasz sposób patrzenia na świat. Do tej pory rysowaliśmy i malowaliśmy tak, a współcześni artyści widzieli to na przykład tak. Drzewo można pokazać tak lub tak. Dziwne? Nie. Od tej pory możemy tworzyć co tylko chcemy. Zróbmy ćwiczenie. Jak myślisz, co ten obraz przedstawia? Zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym będę opowiadać o abstrakcji geometrycznej. Do zobaczenia!